Ja w ciągu 15 minut postaram się zaprezentować Państwu założenia projektu e-podręczniki, żeby, wiem, że dla niektórych Państwa może one są znane, ale dla naszych gości na przykład z Instytucji Kultury niekoniecznie, a moim zdaniem no, ten projekt otwiera no, zupełnie nową jakość współpracy między edukacją a kulturą. I też wskażę pewne rzeczy, które poza tym projektem są istotne w naszej współpracy. A potem przejdziemy do krótkiej dyskusji, którą poprowadzi pan Jarosław Czuba z Niny. Dobrze, także... Chcę powiedzieć, że projekt e-podręcznik jest częścią większej całości, czyli cyfrowej szkoły. Mamy już w tej chwili za sobą znaczną część tego pilotażu. 400 szkół otrzymało komputery. Oczywiście to były nie tylko takie komputery, jak tutaj widzimy na zdjęciu. Były to laptopy, netbooki, tablety, e-czytniki. Dokładne zestawienie jest możliwe do pobrania ze stron Orange Ministerstwa Edukacji Narodowej. I cyfrowa szkoła się już dzieje, ale oczywiście sprzęt to nie jest wszystko. Równie ważne, jeśli nie ważniejsze, są treści i kompetencje nauczycieli. I te dwa komponenty, czyli rozwój kompetencji, tak zwany projekt e-nauczyciel o wartości około 20 milionów złotych, także jest realizowany tutaj w Ośrodku Rozwoju Edukacji. I dodatkowo projekt e-podręczniki do kształcenia ogólnego. Tak jak powiedziała pani minister, oczywiście chodzi nam o e-zasoby i niekoniecznie o to, że to musi być ubrane w nazwę podręcznik, natomiast nauczyciele chcą mieć jednak uporządkowane pewne zasoby, to znaczy faktycznie w internecie jest praktycznie wszystko teraz, co potrzebne jest nauczycielowi do pracy. Ja to wiem sam, bo sam uczyłem języka angielskiego i to było całkowicie wystarczające, nie potrzebowałem podręczników. Natomiast podręcznik porządkuje wiedzę i jak zresztą wskazują najnowsze badania Instytutu Badań Edukacyjnych, 93% nauczycieli korzysta z internetu w celu poszukiwania informacji do przygotowania lekcji. Także to jest powszechne zjawisko, że nauczyciele się przygotowują korzystając z internetu. Natomiast też chcę podkreślić, że e-podręcznik, który my przygotowujemy, nie ma być prostym zestawieniem jakimś tekstowym, jakimś PDF-em, który jest... ma jakieś niektóre ożywione obrazki, tylko jest czymś znacznie bardziej zaawansowanym, tak? Czyli będzie zawierał, jeżeli jakieś ilustracje, to interaktywne, audio, wideo, różne gry edukacyjne, modele wykonane w 3D. Chcemy też troszeczkę wpłynąć na metodykę nauczania, ja potem pokażę parę przykładów, czyli takie metodyki, jak teraz są stosowane, czyli projekty realizowane online w dłuższym okresie czasu, czy metoda odwróconej klasy, czyli że dzieci najpierw się przygotowują w domu, a potem realizują tylko te treści, które je wybitnie zainteresowały, czy sprawiły problem na lekcji. Także no, internet zmienia też metodykę nauczania i staram się tu odpowiedzieć na te wyzwania. Konkretnie, co powstanie w ramach tego projektu za 2 lata, to są 62 bezpłatne podręczniki, które będą dostępne na licencji Creative Commons uznania autorstwa lub Creative Commons uznania autorstwa na tych samych warunkach. Także jest to taki pierwszy duży, rządowy, treściowy projekt, który opiera się na udostępnieniu tak dużej liczby materiałów, które będą dostępne na wolnej licencji. Ale ta licencja jest do tego stopnia otwarta i to będziemy podkreślać, że ona dopuszcza także wykorzystanie komercyjne. Czyli chcemy także wspomóc cały rynek wydawniczy, który pracuje nad tymi treściami, żeby on te treści rozwijał, żeby te treści wykorzystywał także ewentualnie dla celów komercyjnych. Czyli możemy sobie wyobrazić, że będą podręczniki, które będą bezpłatne, ale także jakieś usługi dodatkowe, czyli na przykład jakaś platforma, gdzie będą dodatkowe elementy, nie wiem, grywalizacji, jakieś rozbudowane treści. I te podręczniki będą kosztować, nie wiem, 5 zł czy 7, ponieważ znacznie spadnie koszt przygotowania takiego podręcznika. Będą przygotowane też zasoby edukacyjne, 2,5 tysiąca dodatkowych zasobów edukacyjnych i między innymi, tak jak wspominałem, jeżeli to ma być multimedialne, ma być ciekawe dla uczniów, to tak naprawdę te zasoby w większości są w instytucjach kultury i jakby to jest główny cel naszego spotkania, żeby też porozmawiać, co można wykorzystać w tych podręcznikach. Chociaż nie tylko. Żeby Państwu pokazać skalę tego projektu, mamy założone, że za 2 lata 40% uczniów i nauczycieli będzie korzystać z tych podręczników. Oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale dodatkowo, czyli oprócz papierowego podręcznika pojawią się te treści zgromadzone w podręczniku w tym portalu, z których byśmy chcieli, żeby naprawdę korzystało 2 miliony uczniów. To jest bardzo duże wyzwanie i bez też Państwa pomocy, Państwa zasobów i Państwa no chęci wspomożenia tutaj tego, że tam są ciekawe treści, myślę, wydaje, że będzie trudno to spełnić.
Druga rzecz, która jest absolutną nowością na rynku edukacyjnym, to jest dostępność dla uczniów niepełnosprawnych. To będzie pierwszy podręcznik, który jest w pełni dostosowany dla uczniów niepełnosprawnych, czyli niewidzących lub niesłyszących. W tej chwili mamy dość mało przykładów takich stron, które faktycznie są dostępne. Jedyną mi znaną jest strona premier.gov.pl, która niedawno zyskała takie odświeżenie i ona, jak Państwo na nią wejdą, można wypróbować teraz na smartfonach czy tabletach, ona wcale nie wygląda tak, jakby jakoś się różniła czymś od innych stron. I to jest dosyć istotne, bo unikamy dzięki temu stygmatyzacji uczniów, którzy są na przykład niewidzący czy niesłyszący. Oni mogą korzystać z tych samych podręczników, jedynie mają oprogramowanie do czytania ekranu. I oczywiście planujemy też szkolenia online na bardzo szeroką skalę. Tak jak wspomnieliśmy, to jest projekt partnerski, czyli to nie jest tak, że ktoś jest wybrany w przetargu jednorazowo i zrealizuje podręcznik wedle jakiejś z góry ustalonej koncepcji. To też jest pewna nowość w zarządzaniu projektami publicznymi, czyli że tworzymy konsorcjum, które otrzymuje określone środki na zrealizowanie koncepcji i rozwijanie jej. Przez to na przykład trudno przewidzieć, jaka technologia będzie stosowana za 2 lata, więc wybrany partner technologiczny, Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe, cały czas rozwija ten projekt dynamicznie. Wiemy, że wchodzi w tej chwili standard HTML5 do publikacji, na przykład EPUB3, więc warto, żeby tę technologię rozwijać cały czas, a nie zlecić to w przetargu według technologii, którą znamy dzisiaj. Mamy jeszcze w konsorcjum Politechnikę Łódzką, która przygotuje podręczniki do matematyki, Uniwersytet Wrocławski, który przygotuje podręczniki humanistyczne, Polski, Historię, WOS oraz Uniwersytet Przyrodniczy, który przygotuje biologię, chemię, fizykę. Także i oczywiście, nie wspomniałem jeszcze oczywiście o grupie edukacyjnej, która już się przedstawiła, która przygotuje podręczniki do edukacji wczesnoszkolnej. I chcę powiedzieć też, że to, co myśleliśmy 3 lata temu o edukacji, zupełnie różni się od tego, co znamy teraz. To jest zdjęcie, które zrobiłem na otwarciu roku szkolnego w tym roku, jak dzieci rozwiązywały jakąś układankę na stole dotykowym. To jest pewna nowość, ale może za 3 lata w wielu szkołach pojawi się stół dotykowy. I tak naprawdę nie zmienia to faktu, że na tym stole dotykowym nadal mogą one składać matejkę, czy mogą oglądać takie treści, które są już powszechnie znane i są elementem kultury. Wspomniałem o kwestii otwartości naszego projektu i jak bardzo potrzebne są nam treści, które są dostępne na wolnej licencji, ale też tutaj pan dyrektor zapowiedział, że jest to wielkie wyzwanie i my oczywiście zdajemy sobie sprawę z wyzwania otwartości pewnych treści. Natomiast chciałbym przypomnieć, że według prawa autorskiego, dokładnie artykułu 28, biblioteki, archiwa i szkoły mają specjalne możliwości korzystania z wszystkich zasobów, które są objęte copyrightem. Czyli między innymi mamy tutaj podpunkt 3 artykułu 28, czyli udostępniać zbiory dla celów badawczych, poznawczych, co szczególnie dla szkół się odnosi, za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego, terminali znajdujących się na terenie tych jednostek. No jakkolwiek archaicznie to brzmi, dla mnie taką końcówką terminalu jest, kiedy nauczycielka pokazuje na projektorze zasoby Muzeum Narodowego, Biblioteki Narodowej i to jest w pełni legalne, nawet jeżeli te zasoby są objęte copyrightem. Oczywiście szkoła nie może tego umieścić na swojej stronie internetowej bez zalogowania, ale jeśli już to będzie zamknięta platforma edukacyjna i nauczyciel musi się tam zalogować i tylko uczeń i nauczyciel może tam wejść, to interpretacje prawne wskazują na to, że jest to jak najbardziej legalne, ponieważ jest to udostępnienie w ramach artykułu 28. Także to spotkanie nawet ma takie znaczenie, że dzięki temu, co Państwo zaprezentują tutaj, niezależnie jaka jest sytuacja prawna, nauczyciele będą mogli skorzystać z tych stron. Dobrze. Natomiast chciałbym tutaj wskazać na takie przykłady, jakie są zalety korzystania z wolnych licencji. Przede wszystkim uważamy, podobnie jak Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, że jeżeli coś jest stworzone za publiczne pieniądze w 100%, powinno być w 100% wolne. To powoli staje się takie obowiązujące prawo. W wielu stanach, w Stanach Zjednoczonych już w tej chwili jest to obowiązujące. I wydaje mi się, że w ciągu roku, dwóch we wszystkich stanach, prawie wszystkich stanach będzie tak, że co zostało wytworzone za publiczne pieniądze będzie musiało być dostępne na wolnych licencjach. Natomiast chcę powiedzieć, że dla Państwa przede wszystkim jest to zwiększenie zasięgu. To znaczy, jeżeli każemy się nauczycielom, też mówię to z perspektywy siebie jako nauczyciela, jeżeli każemy się nauczycielowi logować, czekać 2 tygodnie na jakieś potwierdzenie, pieczątki dyrektora i tak dalej, będzie to po prostu go troszeczkę zniechęcało do korzystania z takich zasobów. Im bardziej to będzie dostępne, i to nie mówię koniecznie o stosowaniu wolnych licencji, ale choćby tym, że on wchodzi i to ma.
że od razu może skorzystać z tych zasobów, które są na stronie, które są także nie tylko prawnie, ale też technologicznie dostępne, to znacznie zwiększy nam zasięg tych zasobów kultury. Przykładem oczywiście najbardziej znanym jest Wikipedia, ale też na polskim gruncie mamy taki projekt Wolne Lektury, który no przez to, że jest praktycznie po wejściu możemy od razu wszystko zobaczyć, pobrać te lektury w różnych formatach, też technologicznie dobrze dostosowany projekt, on ma dość duży zasięg. Teraz kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć przy projekcie e-podręczniki, to jest właśnie ta dostępność technologiczna. E-podręczniki będą dostępne na wszelkiego rodzaju urządzeniach, od smartfonu, przez tablety, po komputery stacjonarne, e-czytniki, w różnych formatach, zarówno online, jak i offline. Offline Państwo znają pewnie taki format jak PDF, ale także wchodzi teraz bardzo dobry format EPUB, który pozwala na odtwarzanie multimediów offline w bardzo dobrej, fajnej rozdzielczości i dobrze się skaluje do ekranów. My też to rozwiązanie przygotowujemy tak, żeby właśnie ono bardzo dobrze było dostosowane do wszelkiego rodzaju urządzeń, tak żeby każdy uczeń, każdy nauczyciel mógł je odtworzyć, bo urządzenia w szkołach są bardzo, bardzo różne. No tu mam kilka takich wizualizacji, jak to działa. Ten projekt będzie miał swoją odsłonę we wrześniu. W tej chwili mamy już gotową platformę technologiczną, którą pokazywaliśmy tydzień temu w Gdańsku i w poniedziałek tutaj w Warszawie. Natomiast we wrześniu będziemy pokazywać już próbne podręczniki do matematyki. I tak jak mówię, to będzie proces, to nasze spotkanie to jest początek pewnego procesu no, wymiany, co możemy w tych podręcznikach umieścić. I tak jak mówię, we wrześniu zaczniemy od matematyki, tutaj jesteśmy już całkiem dobrze przygotowani, natomiast liczymy, że Państwo nas pomogą z zasobami do historii polskiego i innych przedmiotów. Ale to oczywiście jest nie wszystko. Ośrodek Rozwoju Edukacji od wielu lat prowadzi działania. Między innymi tu chciałem pokazać nową odsłonę, która będzie w lipcu projektu Scholaris, który no, kosztował nas masę pracy i przechodził wiele przemian. I na nim umieszczonych jest w tej chwili no, 20 kilka tysięcy zasobów, nie wiem czy nie 30, w każdym razie no, ogromna liczba zasobów edukacyjnych, które są dostępne dla nauczycieli. Bez logowania są otwarte i bardzo też liczymy na Państwa współpracę. On już nie ma tak silnego wymogu otwartolicencyjności. Współpracujemy z różnymi ministerstwami, instytucjami kultury i też zapraszamy tutaj do współpracy. Na sali jest koordynator projektu Krzysztof Nierojewski, więc można też porozmawiać na temat tego, w jaki sposób włączyć te zasoby do nowej odsłony projektu Scholaris.